14. Olimpiada Matematyczna Juniorów, zawody drugiego stopnia, 12 stycznia 2019 roku. Zawody dla województwa pomorskiego odbyły się jak co roku w trzecim liceum ogólnokształcącym w Gdyni przy ulicy Legionów. Organizacja jak zawsze sprawna i kompletna. Rodzice też nie zawiedli. Były momenty, że trzeba ich było powstrzymywać. Zawody zaczęły się o 11:00, w całej Polsce tak samo. Parę minut przed 11:00 można jeszcze było zrobić ostatnie pamiątkowe zdjęcia. Obsługa pokładowa opuszcza salę. W tym roku, jak widzicie, koszulki są czerwone. Przy stole operacyjnym też już pusto. Salę opuścili również rodzice. A na piętrze rozpoczyna się bardzo ciekawe, jak co roku, olimpijskie seminarium dla nauczycieli matematyki. Zaczęło się może skromnie od rozkładu na czynniki, ale potem było coraz ciekawiej. Ale o tym za chwilę. Na sali zostało już tylko parędziesiąt sekund na podpisanie arkuszy i startujemy. Przez 3 godziny drzwi będą zamknięte. W tym roku listy uczestników są dosyć długie. Podobno padło nawet parę rekordów frekwencji, co bardzo cieszy, bo matematyka przydaje się w życiu. Wspierają wtedy szkoły. Tych szkół jest dużo, które pokazują olimpiadę. Około 10 tysięcy osób startuje w tym teście. To jest naprawdę popularny test. Jest dużo. 10 tysięcy w Polsce, chyba rekordowa frekwencja to było 13 albo 14 tysięcy. A w trakcie drugiej części seminarium, po przerwie, okazało się, i możecie to sprawdzić w podanej na tablicy literaturze, że geometria, która przez niektórych uważana jest za trudniejszą niż inne działy matematyki, może składać się z dużej ilości dosyć prostych problemów matematycznych. I jeżeli od tej strony potraktujemy geometrię, to jest ona i prosta, i ciekawa. I to na poziomie olimpijskim, zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Szkoła często uczy w taki sposób, że chce nauczyć uczniów pewnych typów zadań. No. Tak? I żeby umieli spotkać, rozwiązywać zadania, które już kiedyś widzieli. Olimpiada i myślę, że matematykom w ogóle chodzi jednak o to, żeby uczeń potrafił zmierzyć się z takim problemem, którego nigdy w życiu nie widział, jest oryginalny. To jest też oczywiście kłopot dla komisji w układaniu tych zadań, żeby te zadania były naprawdę oryginalne, żeby to nie były... Już są w pewnym sensie typy zadań, ale zawsze jest jakiś pomysł, który trzeba wymyślić oryginalnie. Na sali minęła 1:00. Jeżeli ktoś w tym maratonie przyjął strategię proporcjonalną, to przynajmniej 1,5 zadania powinien mieć już za sobą. Tych konkursów na świecie w tej chwili jest tak dużo, że trudno, żeby na przykład ten sam pomysł się nie pojawił w dwóch różnych miejscach. Ale z drugiej strony też znalezienie tego typu zadania to nie jest prosta sprawa. Czyli jak ktoś jest na trasie wstyczki... Jak się przejrzy archiwum olimpiady, to też w tej chwili jest te 60 lat zawodów w tej sali olimpiady, to tam się zdarzały zadania, że to samo zadanie po kilkunastu latach trafiało znowu, być może w lekko innej formie. Wtedy jeszcze nie było internetu, no właśnie, więc trudniej było i zweryfikować i znaleźć takie zadanie, bo to trzeba było w papierowej książce mieć. 2:00, 1,5 metra daleko za nami. Niektórzy tacy znani nauczyciele olimpijczyków mówią, że to tak naprawdę trzeba, żeby być finalistą, rozwiązać tych kilkaset, no nie wiem, 500 różnorodnych problemów matematycznych i wtedy człowiek już jest wytrenowany. Taki zbiór zadań, w którym jest prawie wszystko z geometrii, Wiktora Prasołowa, to ma 4000 zadań. I to, jeżeli ktoś to wszystko ze zrozumieniem zrobi, to jest dobrze przygotowany do geometrii. Myślę, że ludzie po prostu, jak się wkręcą, to daje dużą satysfakcję, jak się rozwiąże takie zadanie. Oczywiście. I po prostu to czują i jak im wychodzi, to zaczynają to lubić. Dochodzi godzina 14:00. Jest taki nauczyciel, który rozkręcił. Tam to jest miejscowość 20 tysięcy
i nagle miał chyba dwóch na międzynarodowej olimpiadzie, kilku finalistów rocznie teraz. Uczniowie mają się szansę spotykać czasem gdzieś na jakichś różnych zawodach, tylko że muszą gdzieś wejść w to środowisko, które chce się uczyć. Za chwilę koniec zmagań, rzut oka na główny zegar i kończymy. Albo raczej zamieniamy się rolami, bo koniec zmagań oczywiście dla zawodników, natomiast dla komisji oceniającej rozwiązania zadań to dopiero początek pracy. Po zakończeniu odbyło się jeszcze wspólne omówienie zadań przez uczniów i nauczycieli, ale w omówieniu nie uczestniczyliśmy z kamerą. Najlepiej, jak już w szkole się jeden pojawi, to młodzi w ogóle ciągną jedni drugi. Uczniowie starsi prowadzą dla młodszych zajęcia. A, no właśnie. Pod opieką nauczyciela na skalę ogólnopolską. To jest może ciekawe, bo w tym roku grupa uczniów chyba z Warszawy i z Krakowa się zgadała przez internet. Zaczęli prowadzić takie internetowe kółko na Facebooku. To widziałem. To jest wyraźnie genialny pomysł. To była inicjatywa uczniów po prostu, którzy chcieli się dzielić swoją wiedzą. Ta grupa też nie jest taka bardzo mała, że tych uczniów jest tam kilkoro. I to są naprawdę ci topowi uczniowie, to znaczy, których nazwiska w różnych konkursach byli widziani w gimnazjum, teraz w liceum gdzieś już też są wysoko w zawodach. Serdecznie zapraszamy za rok, a teraz z niecierpliwością czekamy na wyniki i oczywiście na szkice proponowanych przez komisję rozwiązań. Do zobaczenia w finale. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej, M Fundacja. Olimpiada Matematyczna Juniorów jest współfinansowana ze środków krajowych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Olimpiadę dofinansowuje Fundacja M Banku.